Witam Państwa i zapraszam na aktualności ratajskie. W bieżącym wydaniu naszego programu powiemy m.in. o tym, jakie inwestycje na ratajach już dobiegają końca, a jakie dopiero się rozpoczną. Zapraszamy. Umowa z wykonawcą na rozbudowę ulicy Unii Lubelskiej z nową trasą tramwajową została podpisana. Firmy Tormel i Terlan zrealizują zadanie za 49,5 miliona złotych. Realizacja całego projektu, całej modernizacji tamtej części Unii Lubelskiej ma się zamknąć i się zamknie w okresie 16 miesięcy. Chcielibyśmy, żeby wejście na plac budowy nie było później niż w ciągu najbliższych 7 do 10 dni. Budowa ma rozpocząć się za kilkanaście dni, ale kierowcy mają jej nie odczuć. Dojazd do dawnego WSK, czy do Skody, czy jeszcze innych miejsc pracy tam nie będzie w żadnym stopniu zakłócony, bo inwestycja pójdzie jakby tą stroną, bym powiedział, tym ugorem, a nie zakłóci bieżących komunikacji. Do nowej pętli tramwajowo-autobusowej wyposażonej w budynek ekspedycji, przystanki tramwajowe i autobusowe oraz parking dla rowerów doprowadzi od ronda Żegrze nowe torowisko w ulicy Unii Lubelskiej wraz z siecią trakcyjną. Ma tu funkcjonować pętla z odwróconym ruchem. To nowość w Poznaniu. Realizujemy to dlatego, żeby zapewnić jak najsprawniejsze przesiadki osobom, które na tej pętli przy ulicy Unii Lubelskiej będą przesiadały się z tramwaju na autobus i odwrotnie. Będzie to możliwe, bo przystanki będą zlokalizowane na jednej platformie. Przesiadka będzie się odbywać drzwi w drzwi. Już wiadomo, które linie komunikacji publicznej zostaną skierowane na pętle przy ulicy Unii Lubelskiej. W zasadzie od samego początku dyskusji na temat tej trasy mówimy o linii tramwajowej numer 5, która w pewien oczywisty sposób zostanie skierowana do tej nowej pętli przy ulicy Unii Lubelskiej i o linii autobusowej numer 174. Miasto analizuje, który jeszcze tramwaj ze Starołęki zostanie tutaj skierowany. Okolica ronda Rataje prawdopodobnie ulegnie znacznej odmianie. Nie wiadomo dokładnie, kiedy mogłyby powstać tu nowe budynki, ale wiadomo, że na ich budowę pozwala projekt miejscowego planu zagospodarowania. Zgodnie z nim ten teren pomiędzy Centrum Handlowym Poznania a Rondem Rataje mógłby wyglądać tak. Między Rondem Rataje a obecnym Centrum Handlowym plan przewiduje zabudowę usługową, wysokościową. To ma być taka brama do tej całej dzielnicy, wprowadzająca, zapraszająca do tej dzielnicy, nowej dzielnicy Łacina. I zważywszy na fakt, na sąsiedztwo, jaki to jest teren Ronda Rataje, teren ważnych dróg, ważny węzeł komunikacyjny, jest to teren, gdzie powinna pojawić się zabudowa o takim śródmiejskim charakterze, wysoka, która podkreśla charakter tego miejsca. Myślimy tam o zabudowie około 50 do 64 metrów, czyli tak około 16 kondygnacji. Jest to, myślimy oczywiście o funkcji głównie usługowej. Prace dotyczące planu zagospodarowania dla tego rejonu nadal są w toku. Każdy mieszkaniec, który chciałby zgłosić uwagę do projektu, może to zrobić w terminie do 19 lipca. Swoje spostrzeżenia można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres miejskiej pracowni urbanistycznej mpu@poznań.mpu.pl. Uwagę można zgłosić również za pośrednictwem tradycyjnej poczty, pisząc na adres miejska pracownia urbanistyczna, ulica Za Bramką 1, 61 842 Poznań. Budowa pływalni na osiedlu Piastowskim powoli dobiega końca. Obecnie budynek znajduje się w stanie surowym, trwają prace przy urządzaniu wnętrz. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie nadzorująca budowę informuje, że prowadzone są prace przy instalacjach doprowadzających wodę do basenów. Powstają również atrakcje wodne, jak na przykład hydromasaże. Montowany jest elektroniczny system obsługi klienta, kończone są prace płytkarskie i malarskie. Prowadzony jest montaż oświetlenia. Do wykonania pozostało także zagospodarowanie terenu wokół budynku. Zakończenie wszystkich prac ma nastąpić do końca sierpnia. Później obiekt zostanie odebrany przez nadzór budowlany. Basen sportowy w pływalni ma mieć 25 metrów długości i zostanie podzielony na 6 torów o szerokości 2,5 metra każdy. W budynku będzie się mieścił również mniejszy basen rekreacyjny.
Dodatkowo znajdzie się w nim część przeznaczona na fitness oraz mały zespół saun. Powstaną dwie przebieralnie dla grup zorganizowanych, a także zespół dodatkowych przebieralni i natrysków przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy okazji pobytu na pływalni będzie można skorzystać także z kawiarni. Wykonawca robót dokona również nasadzeń zieleni i stworzy drogę dojazdową oraz miejsca parkingowe. Basen Rataje ma zostać oddany do użytku we wrześniu. Zapomniałeś zaszczepić psa lub kota na wściekliznę, mieszkasz na Ratajach, musisz to teraz niezwłocznie zrobić. Na terenie parku Wilsona znaleziono nietoperza. Po dokonaniu badań okazało się, że zwierzę chorowało na wściekliznę. Powiatowy lekarz weterynarii wyznaczył obszar zagrożony wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt. Na obszarze zagrożonym zakazuje się organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę, wprowadzania i wyprowadzania psów i kotów nieszczepionych przeciwko wściekliźnie z terenu i na teren obszaru zagrożonego. W obszarze zagrożonym nakazuje się poddanie szczepieniu przeciwko wściekliźnie wszystkich psów, które nie posiadają aktualnie ważnych szczepień przeciwko tej chorobie. W przypadku znalezienia martwego nietoperza lub innego zwierzęcia stałocieplnego w wyznaczonym obszarze zagrożenia nie należy go dotykać oraz zgłosić do oficera dyżurnego Straży Miejskiej Miasta Poznania pod numerem telefonu 986. Są eko i swoją wiedzą na temat ratowania środowiska chcą podzielić się z dorosłymi. Maja i Jagoda postanowiły wydrukować ulotki i rozdać je przechodniom w Poznaniu, na Ratajach, w okolicznych miejscowościach i nawet nad morzem w czasie wakacji. Informują o zagrożeniach wynikających z produkowania plastiku i nieprawidłowej segregacji śmieci. Jest apel do dorosłych, żeby nie używali na przykład plastikowych słomek, torebek i butelek, żeby segregowali śmieci, nie wyrzucali ich byle gdzie, nie do pełek papierosów wyrzucali do śmieci, ani na ulicę. I żeby jeszcze brali materiałowe torby na zakupy. Żeby nie produkować więcej tego plastiku, nawet jeżeli na przykład na torebkach jest napisane wielorazowa, ale... To i tak są z plastiku. No właśnie. Akcja edukacyjna to nie wszystko. Dziewczynki również aktywnie ratują środowisko, zbierając regularnie śmieci. Sprzątałyśmy planetę. I pomagałyśmy innym osobom, na przykład jak ktoś zobaczył śmieć, to właśnie też im pomagałyśmy, żeby nie było, że tylko my sprzątamy i inni, żeby wszyscy sprzątali. Do zbierania nieczystości zachęcają także innych. Nam również pokazały, ile śmieci można zebrać w bardzo krótkim czasie. Ile, dziewczyny, czasu wam zajęło zebranie właśnie tej całej siatki? 2-3 minuty. Co tam jest? Ulotki, plastikowe siatki i jedna papierowa wielka torba. Jak widać, śmieci produkujemy za dużo i nierzadko zdarza się, że zostawiamy je gdzie popadnie, ale jak się okazało, świadomość ekologiczną mamy na dość wysokim poziomie, nawet w porównaniu do innych narodowości. Co nakreśliła nam sonda uliczna na ten temat? To jest bardziej jesteście niż w Anglii, bo w Anglii to same brudy latają wszędzie. Czyli w porównaniu do Anglii jest czyściej u nas w Polsce? No tak, bo tam jest więcej młodzieży i po prostu rzucają śmieci byle gdzie. Czyli edukacja taka, jeśli chodzi o środowisko w Polsce, jest lepsza? Tak. Co pani robi, żeby trochę tak zadbać o środowisko? No po prostu no, segreguję śmieci, a co jeszcze? No, mniej wody zużywam, tak, do zębów się, do mycia, tak. Nie prysznic, tylko zamykać wodę i prysznic zrobić w całości. Nie piję wód gazowanych w plastiku, bo uważam, że nie są one za dobre i tak dalej, a szczególnie, kiedy są one w tych butelkach plastikowych. Nie służą zdrowiu. No i tyle. No właśnie, co by można było zrobić, żeby trochę ograniczyć tego plastiku, nie kupować tyle takich plastikowych właśnie butelek na przykład? No trzeba uświadomić społeczeństwo, tak? I to jest główna zasada, uświadomić społeczeństwo. No więc my uświadamiamy małymi krokami we własnych gospodarstwach domowych, aby uratować planetę, tak jak chcą tego te dwie dziewczynki walczące o środowisko. Na tę oficjalną chwilę zespół PUT Motorsport czekał prawie rok. PUT Motorsport, czyli wyścigowy zespół Politechniki Poznańskiej. Tworzy go 60 studentów reprezentujących 9 wydziałów uczelni. Po blisko 9 miesiącach pracy zespół zaprojektował i stworzył od podstaw kolejny, piąty już bolid o nazwie Rusałka. Po Warcie, Wildzie, Cybinie i Marii. Waży prawie 200 kg i rozpędza się do 130 km na godzinę.
pracę nad nowym bolidem zaczynamy co roku we wrześniu, tak naprawdę od pustej kartki. Najpierw przechodzimy tak zwaną fazę projektową, podczas której tak naprawdę na papierze i w komputerze, w programach modelarskich powstaje model naszego bolidu. W tym okresie też staramy się pozyskać partnerów do pozyskania środków na budowę naszego bolidu, a następnie mniej więcej na przełomie stycznia, lutego przechodzimy do tak zwanej fazy wykonawczej. PUD Motorsport cyklicznie bierze udział w międzynarodowych zawodach klasy Formuła Student, które są organizowane od 1979 roku. Co roku w zmaganiach biorą udział studenci uczelni z całego świata, którzy ścigają się właśnie skonstruowanym przez siebie bolidem. W poprzednich latach, na przykład w zeszłym roku, na torze Silverstone zajęliśmy drugie miejsce w konkurencji Acceleration. Byliśmy najlepiej przyspieszającym samochodem spalinowym na tamtych zawodach. A także możemy się poszczycić piątym miejscem w klasyfikacji generalnej cyklu FS UK, właśnie na torze Silverstone w 2017 roku, gdzie zajęliśmy piąte miejsce na około 100 startujących drużyn. W ekipie nie zabrakło płci pięknej. Dziewczyny pracują nie tylko za biurkiem i w dziale marketingu, ale też czynnie biorą udział przy konstruowaniu maszyny. Nasza koleżanka Agnieszka doskonale tutaj sprawdza się w grupie silnika, gdzie projektuje i wykonuje własny układ smarowania. No i jak widać, wszystko działa dobrze, także no kobiety też, kobiety, że tak powiem, górą, teraz też no, musimy walczyć po prostu swoje, pokazać się jak najlepiej i no, widać, że jest dla nas miejsce w tym motorsporcie. Wiadomo, że troszeczkę trudniej się przebić, ale działamy prężnie. W projekt inwestują także sponsorzy w różnorodnym zakresie. W ramach współpracy z zespołem PUD Motorsport przekazaliśmy sprzęt, który pozwolił zbudować profesjonalny symulator wyścigowy, dzięki czemu studenci mogą doskonalić swoje umiejętności. Rusałka wystartuje w co najmniej trzech europejskich wyścigach Formuły Student na Węgrzech 16 lipca, kilka dni później we Włoszech i w połowie sierpnia w Czechach. Jest szansa, że maszyna zaprezentuje się także poza granicami kontynentu, póki co jest to jednak tajemnica. Prawdopodobnie tegoroczny bolid jest ostatnim z silnikiem spalinowym. Studenci pracują już nad skonstruowaniem samochodu w pełni elektrycznego.